kosmetyczna też. Dzień dobry, tak, jest ekspertka kosmetyczna. Dzień dobry, witam was w kolejnym live'ie. Dzisiaj w sumie live'a miało nie być, bo wjechały dwa filmy na kanał, aczkolwiek uznałem, że zrobię live'a. Mówię, brakuje mi jakoś z wami pogadanek, także mówię to, pogadamy sobie dzisiaj, tak. Ale ten live nie będzie długi, ten live będzie trwał z pół godziny, może z 40 minut maksymalnie, także no, troszeczkę sobie pogadamy. Ale jak dotrzymałem słowa, że zrobię, to zrobię. Cześć Paulinka, cześć Piotr, cześć Emilka, cześć Beatka, Kasia, Mariola, Stworek, Kasia. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym live'ie. Asiek, dzień dobry. Kwas salicylowy tylko na komi, bo bez bandy to ścierwo jest. Także dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym live'ie. Cześć Sara, Nina, Magda, Edytka, Alexis, Leganza, Ania N.O. Cześć, witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Nie spodziewałam się live'a, dzień dobry, Irenka, cześć. No ja też w sumie miałem dzisiaj generalnie rzecz biorąc nie robić live'a, ale uznałem, że zrobię. No, jakoś mi brakuje tych waszych pogadanek ze mną tak jak codziennie, bo to już trochę, tak wam szczerze powiem, w krew weszło te rozmowy z wami. Także mówię, no zrobię live'a, zrobię live'a. Posłuchajcie, mam dla was dwie dobre wiadomości. Dwie bardzo, bardzo dobre wiadomości. I jestem po prostu tak podkręcony na maksa, że się w głowie nie mieści. Po pierwsze, pamiętacie tą sytuację z agencją, która mi wysłała te śmieci, te kosmetyczne śmieci, nie? Mamy już wszystkie informacje. Wyobraźcie sobie, że pewna osoba, bardzo jakaś tam życzliwa, psi, 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 wiecie, podała jakiejś psi, 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 influencerce, tak Perełko, influencerce te dane, i ta influencerka jako ja napisała maila do tej agencji, że ja chcę w niej być. I dlatego dostawałem te paczki. Sprawa jest w toku. Następna sprawa. Pamiętacie, jak nagrywałem live'a, że pewna pani obraża markę OnlyBio, nie? Że tam prezes siedzi w areszcie i tak dalej, że ten prezes OnlyBio jest zły i tak dalej, i tak dalej. Niezwłocznie zrobiłem screeny tego i wysłałem to do OnlyBio. Wysłałem im maila po prostu, że taka i taka influencerka na poście społeczności niszczy reputację firmy OnlyBio i że obraża markę OnlyBio. I dzisiaj dostałem odpowiedź, że dział prawny OnlyBio wobec tej influencerki zacznie podejmować działania. Także super, niech się dzieje i jeszcze raz niech się dzieje. Mam nadzieję, że będzie miała takie odszkodowanie do zapłaty, żeby po prostu się nie wypłaci. No ale jak będąc 10 lat na YouTubie i się nic nie osiągnęło, no to wiadomiks, nie, że dupsko boli. Ale trudno, no maśna ból dupy istnieje, no ale ona nie działa, nie? No właśnie. Także jedziemy z tematem, już tutaj nie ma co seplenić na temat tablicy reklamowej. Jedziemy komplementarnie z pytaniami, nie? No. Więc tak, odnośnie skóry głowy, używam naturalnych szamponów, ale po każdym swędzi mnie skóra. Co robić? Musisz zwrócić uwagę, czy w twoim szamponie nie występuje kokamidopropylbetaina. Jeżeli występuje kokamidopropylbetaina, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że jesteś nadwrażliwa na ten detergent. Aczkolwiek również może to być objaw detoksykacji skóry głowy z okresu używania kosmetyków ze złym składem na skórę głowy, które tak naprawdę wszystko ukrywały. Jeżeli jesteś tak zwanie świeża w świadomej pielęgnacji skóry głowy i dopiero zaczęłaś o nią dbać, to już bardziej bym stawiał na objaw detoksykacji skóry głowy. Okej, jedziemy. Jaki kwas ferulowy polecam? Polecam serum 3 razy Action Eveline. Ono ma w składzie właśnie kwas ferulowy. Co polecasz do codziennej pielęgnacji cery naczynkowej? Na moim kanale jest playlista o nazwie Skóra Naczynkowa. Zapraszam Ciebie na tą playlistę. Tam są produkty, które polecam. Kocham Twoje transmisje. Dziękuję. Aleksandra, cześć. Nareszcie udało mi się być na live. Cześć, witam. Dzień dobry. Julia Harasimowicz, hejo. Cześć, Julcia. O Jezu, no co się stało? Co się stało? Na miłości, dobrze, dobrze, córeczka. Miłości dostaniesz później. Miłości dostaniesz później, tak? O Jezu, ja wiem, no tak, ja wiem, no. Hej, właśnie patrzyłam, czy jest może jakiś live twój, a tu niespodzianka. Generalnie rzecz biorąc, dzisiaj live'a miało nie być,
bo były dwa filmy na kanale, więc mówię, odpuszczę sobie live'a dzisiaj. Mówię, niech te filmiki ludzie pooglądają, bo będą mieli filmiki, jakaś odskocznia. No nie krzycz na mnie, jeju! No przecież mówię do ciebie, że cię kocham, łobuziaro. I że po prostu będziecie mieli dwa filmiki, ale szczerze to tak... Te live'y mi weszły w krew, do cholery jasnej. I jakoś mi brakuje tych pogadanek z wami, więc mówię, a co mi tam, ty cyknę chociaż na pół godziny, pogadamy sobie chociaż przez pół godzinki, bo na pewno ten live dzisiaj nie będzie trwał długo, bo po prostu, no, tak musi być. Czy maseczka z Hydro Booster i Sunny są dobre? No ona jest zajebista, to jest najlepsza maska ever. Na moim kanale Hela była rekomendacja tej maski. Mam, okej, czy skład toniku ma znaczenie, jeśli chodzi o tripeptyd miedziowy? Tak, nie ma prawa mieć chelatorów, kwasów złuszczających. Cześć, czym nie łączyć kremu z Nail Bli i Benton? Pewnie szybciej niż czym można łączyć. No nie łączyć z kwasami i retinolem, a tak ze wszystkim, możesz śmiało połączyć. Kwas laktobionowy, jaki polecam? Naturalmi bądź Bandi peeling na naczynka kwasowe z kwasem laktobionowym. To jest jeden z tych 9 produktów Bandi, który ma dobry skład, bo reszta to ścierwo, nie? Jedziemy dalej. Witaj Kacperku. Cześć Agniesia, cześć Monisia. Radosna konopia, nawet perełka potwierdziła, bo perełka jest zajebista po mamusi, no to ona wszystko potwierdzi. Hej Kacperku, witajcie, witajcie. O cześć Koko Kombo, hej Gosiu. Czy jak zacząłem używać szamponu Sylweko przeciwłupieżowy, to skóra głowy... Tak, może być detoksykacja. Vanity, cześć, udało się, hej, Natasza, hej, XD, no i dobrze, no jak tak można robić, dokładnie. Hej Kacperku, Kacper na straży, a jak, wiecie co, ja wam powiem tak, czułem taką satysfakcję, ja się poczułem takim, wiecie, mówię, zaraz, ja byłem tak ciekawy po tym piątkowym live'ie, nie? I tak się zastanawiałem, czy ta tablica reklamowa zaraz z prędkością światła tamtego posta nie usunie, nie? I mówię tak, jestem ciekaw, nie? Wchodzę, patrzę, jest. A pod nim dyskusja na temat mojej przeszłości. No bo jak nieudacznicy życiowi nie mają co robić, no to dyskutują o jednym i tym samym. No to cyk, trójeczka, screenik i jechane. I wywaliłem takiego długiego maila do OnlyBio na temat pani Koko i tak dalej, i tak dalej. Żeby właśnie podjęli działania albo obraża i tak dalej firmę. I OnlyBio mi odpisało, że jak najbardziej podejmują wobec niej działania i ja planuję po prostu tego maila, co dostałem od OnlyBio, że podjęli działania prawne, rozesłać po wszystkich firmach kosmetycznych. Także, żeby wiedzieli, z kim ewentualnie za płatną współpracę współpracują, nie? No, bo to trzeba zrobić. Także wiecie. Hej Kacper, co sądzisz o Joskin pod oczy i na powieki Tsubaki Anti-Age Syf? Nic nie warty syf. Stosuję retinol Neutra 02 3 noce pod rząd i nie mam żadnego podrażnienia. Czy to dobry objaw? Tak, przechodzisz retinizację po cichu. Także ona nie musi się objawiać takim złuszczaniem, sypaniem się skóry. Także spokojnie, retinol działa, tutaj się nic nie zmienia. Emilka, kochany Kacperku, po prostu ile ludzie mają wspólnie jadu. Najważniejsze, że wszystko do przodu. Do przodu, do przodu. Ja 3 lata temu pozwoliłem siebie jechać jak gówno, traktować jak ścierwo, ośmieszać i poniżać w internecie. Także teraz ja robię porządki w internetach z nieuczciwymi po prostu osobami. Także działam, także działam. Dobry wieczór, hej Kacper, masz jakieś nowe newsy, czy wycofują wyższy retinol z Unii? Bacznie pilnuję ten temat, zdróweczko. Bacznie pilnuję ten temat. Co uważasz o kolagenie Dane? Przereklamowany, niewarty tych pieniędzy. Nigdy w życiu. Czy podkład najlepiej nakładać palcami, czy gąbeczką, czy pędzlem? Jeżeli będziesz nakładała podkład palcami, to będziesz miała na pewno pełne krycie. Bo wtedy nie zdejmujesz nadmiaru tego podkładu, więc to krycie będzie większe. Pędzlem to krycie będzie średnie, ale też nie będzie intensywniejsze. A gąbeczką to ono już będzie zdecydowanie malutkie, bo gąbeczka więcej tego podkładu wypija, nie? No. Także jeżeli byś chciała wykorzystać pełen potencjał podkładu, to palcami. To palcami, nie? To palcami. Kacperku, poleć, czy maseczki z Isany? No tak, Hela, odpowiedziałem. Maseczka z Isany jest zajebista. Kacperku, poleć mi dobry, fajny, drogeryjny korektor. Tylko jedynie ci korektor drogeryjny polecam Bell Just Free. Innego nie ma dobrego składowo. A balsam do ciała ci polecam, masła Chrona Age.
Co polecasz do cery naczynkowej, codzienna pielęgnacja? Alexis, na moim kanale jest playlista skóra naczynkowa, serdecznie Cię do niej odsyłam. Czy przy boosterze Mi plus 2% do roztwór kwasu tranexamowego stosujemy krem? Nie. Solo, nakładasz i idziesz spać, kochana. Czy poleciłbyś kosmetyki Sotis? Nigdy w życiu. Lekarz ręce rozłożył, powiedział, że to limfa się zatrzymuje na policzkach. Musiałbym, Ania, zobaczyć problem i ocenić, czy moje kompetencje pozwalają na naprawę tego. Witam serdecznie wszystkich. Cześć, Aguś. Kacper, ty jesteś niemożliwy. Ile ty ładujesz swojej energii i czasu w YouTube'a i niesienie pomocy nam? A dlaczego nie? A kto mi zabroni? Robię to, co kocham i robię to, co... I na Essential kosmetyki organiczne, czy są ok? Kojarzę, ale nie znam składów tej marki, nie sprawdzałem, nie przeglądałem się jej, także... Nie powiem ci coś. Janda to ścierwo, syf. Przecież w moich filmikach z wycieczką Rossmana, co są filmiki na kanale, Rossman tego nie warto kupować. Tam są kosmetyki Jandy pokazywane. Bzdura totalna. Składy są tak okropne, że ja bym kijem tego nie tknął. Jak L'Oreala i Nivea. Hej kochany Kacperku. Cześć Edytko. Justi, haha, mój pierwszy live. O, widzisz jak fajnie. Cześć. Gosia, hej. Z Rossmana ci żadnego nie polecam, a z Hebe Just Free Bell. Jakie serum podkręci Cavit plus SVR? Każde. Każde. Witaj Kacperku, pozdrawiam z Duisburga. Ja również jestem, tylko pozdrawiam. Czy 100% czysty żel aloesowy firmy Botanica Pharma ma dobry skład? Nie znam tej firmy Botanica Pharma, więc nie mogę ci polecić, ale na teraz z głowy mogę ci polecić żel aloesowy o nazwie Żelowa Regeneracja marki Sylveco z linii aloesowe. On jest genialny. Love you, Marika. Ja też love you. Only Biotonic Kombucha ma dobry skład? Chyba tak, ale nie jestem pewien. Musiałbym sprawdzić. Zdążyłam. Witam serdecznie. Cześć, Bernadetko. Aleksandra, a ja właśnie nadrabiałam zaległości i live z Kacprem. O, to superancko. Czy podkłady nam Devo są dobre składowo? Tylko Real Skin jest dobry składowo. Tylko Real Skin. Joniku, syf. Syf i jeszcze raz syf, którego nikomu nie polecam. Hej kochany Kacperku, jak cudownie, że mogę w końcu być na live. Który szampon do przetłuszczającej się skóry głowy polecasz? Only biobalansujący czy Taupa Balance? Okazuje się, że aktualny do zmiany. Taupa Balance. Taupa. Co na puszące się włosy? Seria Hair Boom. Czy Pionkan Kiehl Essence Toner można używać pod witaminę C lub peptyd miedzi? Czy tonik Jandy jest dobry? Możesz codziennie cykać pół godzinki. No i tak będzie w pełni obiektywnie. Po prostu będziemy mieli codzienny kontakt, nie? Czy krem kokosowy Eveline jest dobry? Tylko Bielenda Coconut Milk. Czy marka Bourjois jest dobra? Nigdy w życiu. Na moich shortsach pokazuje te ścierwo. Składy są okropne, produkty są testowane na zwierzętach. Co z kosmetykami do włosów Radical? Syf? Izabela Karaś? Tak, syf. Hej Kacper, chciałam dziś kupić szampon Neboa, ale nie wiedziałam, jakich składników nie powinien zawierać. Powiesz mi coś, dzięki. Trietanolaminy. Cześć Marzenka Caferyjska. Dziękuję za tyle dobra, które nam dajesz. Proszę bardzo. Abut Woman. Hej serduszko, pingwinek. Dzisiaj dopiero odkryłam, że kredka do brwi z Felicea ma talk. No, ma talk. Bo ja mówiłam, że nie wszystko z Felicei jest dobre składowo. Czy tripeptyd miedzi mogę używać w połączeniu serum Bielenda, Eco Sorbet, Malina i seria Coconut? Ja ci powiem, że nie ma sensu osłabiać działania tripeptydu miedziowego. Nie ma jakiegokolwiek sensu dokładając kilka następnych ser, bo nie zauważysz działania tripeptydu miedziowego. Także jeżeli tripeptyd miedziowy masz włączony do pielęgnacji, to minimalizm. Albo olejek z opuncji i krem, albo od razu krem i tyle. Witam wszystkich serdecznie. Cześć Agnieszka, Dorota, Dotka. Hej Lilia, hej. Kochany Kacperku, mam pytanko. Olejek z ogórecznika nie jest komedogenny. On nie zapycha porów, nie ma na to badań naukowych. On jest wręcz wskazany w przypadku skóry problematycznej. Jaki olejek do odbudowy BHL? Konopny. Konopny. Konopny i Bielenda Diamentowe Lipidy Serum również będzie idealne do tego zadania. Anna W. i Kasia. Hej. O Boże, dobrze, miłości, ja wiem, tak ekspertko, mamusia cita, no tak citam, no. Polecenie dla mojej koleżanki z wysypem. O, to polecenie poszło. Monika, hej, witam królowo, ty nasza kochana Grażynko, cześć. A ja zmieniam kosmetyki, oglądając ciebie Kacperku i stoję w Rossmanie i jak widzę, jak ktoś bierze jakieś gówna, to stoję i sama do siebie mówię, nigdy w życiu, nigdy w życiu. Ja mam to samo.
Ja mam to samo. Tyle, że ja podchodzę do ludzi i ja im mówię, niech pani nie podejmuje tego zakupu. Akurat ja to robię. Ja interweniuję akurat. Wiecie, ludzie różnie to interpretują, ale ja mam to głęboko w czterech literach. Ja działam. Ja działam. Ja podchodzę i ja mówię. Nie kupować, nie i koniec. Co zrobić na kaszaczki? Będzie film. Ile kosztuje konsultacja indywidualna? Jest to zależne od problemów skóry i ilości pracy, ile będzie trzeba wyłożyć na rozwiązanie problemu i gam. Wypominanie przeszłości jest jak okradanie domu, w którym już nie mieszkasz. No, dokładnie. Czy krytki do oczu i brwi Benekos mają dobre składy? Tak, tylko też uważać na talk, bo też lubi występować. Akurat wyszłam z zajęć i mogę oglądać. Cześć Emilia, hej, witam. Czy kosmetyki z Mary Kay są dobre nigdy w życiu? To jest... Nie, nie. Konsultantki nie mają żadnego wykwalifikowania, jeżeli chodzi o składy. Gadają bzdury na tych swoich filmikach na Facebooku. Nie polecam tych kosmetyków. Składy są paskudne, a marka testuje na zwierzętach. Sandruś, cześć moje kochanie. Szybkie pytanie. Jaki szampon albo co zrobić z przetłuszczającymi się włosami tylko od skóry głowy, reszta włosów jest miękka? Bo to się przetłuszcza skóra głowy, a nie włosy. Włosy są martwe. To się przetłuszcza skóra głowy. Szampon regulująco-normalizujący wianek wcierka z tej samej serii. Kuracja 3-miesięczna. I peeling skóry głowy 2 razy w tygodniu. Hair Boom. Cześć Isiunia, zamówiłam SVR Cisawit. O, Emilko, super. Katarzyna Stępin, witaj. Cześć, serduszko, Kacperku, czy w niemieckim Rossmann bądź DM-ie spotkałeś jakąś pastę? W DM-ie jeszcze nie byłem. Także nie powiem. I jeżeli chodzi o Rossmana, chyba tam widziałem jedną pastę bez fluoru. Dalszą ciągle polecasz kolagen Glow Me od Health Labsker, ma sporo chemii. On nie ma sporo chemii, a są to substancje uzupełniające, które są w pełni bezpieczne. Jeżeli uważasz, Igunia, że jest inaczej, proszę o publikacje naukowe, z którymi się chętnie zapoznam. Zweryfikuję również ze swoimi publikacjami naukowymi. Health Labsker pije wiele miesięcy, ja go zacząłem pić, Iguś, żeby ci powiedzieć. W sierpniu tamtego roku ja go uwielbiam. Jeżeli by miały substancje niepokojące w składzie, ja bym go kijem nie tknął. I on jest jak najbardziej dobry składowo. Także... Czy kosmetyki Altera Premium Age na dzień i na noc są ok składowo? Uważać na alkohol denat. Jeżeli nie ma alkoholu, to tak. Co chcę zadać pytanie? Ktoś mnie uprzedzi. Ninuś, taki jest. Kacperku, żółta cena na Facebook, na maseczce Harmonii. Cena 7 zł. Iść brać? Brać. Brać? Brać. Brawo, ty działaj. Dlaczego mają wycofywać retinol? Nie będą wycofywali retinolu. Spokojnie. Edytko, musimy mieć skład. Dokładnie, bo tutaj Sandrusia jest na dyżurze i Kasia jest. One tutaj udzielą komplementarnej też pomocy w swoich możliwościach. Hej Kacperku, hejka wszystkim. Cześć Kinga. Dzięki, będę nakładać palcami. Proszę go. Koko Combo. Czy kremy SPF od Kloshi są dobre? Przereklamowane u mnie na skórze się bielą. Polecam Facebook Dopamin. Czy są jakieś henny z dobrym składem? Tak, Kadi i Satwa. Korektor Bell Just Free Skin. Dokładnie, kogo to obchodzi. Tak, dokładnie. Witam serdecznie, kochany Kacperku. Cześć, serduszko. Jaki krem pod oczy polecasz? Najlepiej kojący i nawilżający. Krem pod oczy kojąco-nawilżający to będzie nawilżający Taupe My Skin Changer, ten niebieski. Czy kosmetyki Zero Skyandy są warte? Mówiłem przed chwilą. Twoja cera jest najlepszą tablicą reklamową dla kosmetyków, które polecasz. Zabawne, jak influencerka poleca pielęgnację, a jednocześnie się zastrzykuje. Wiecie, najłatwiej iść drogą na skróty, wszczyknąć sobie botox, a później mówić, że kosmetyki za 600 zł mają technologię i że one działają, nie? No, takie osoby powinny mieć odcięty dostęp od internetu, zdecydowanie. Czy na serum Chrona Age i peptydy z bielendy mogę używać normalnie na nie kremy nawilżające? Tak, jak najbardziej tak. Witajcie wszyscy, pozdrawiam Kaspi, farba z Herbatin, super. Nati, bardzo się cieszę, że farba ci się sprawdziła. Cieszę się, że moja rekomendacja się tobie sprawdziła, bo to jest miód na moje oczy, uszy i td, i tp, i jeszcze dalej, no. Hej, mogę używać serum z kwasem tranexamowym na wieczór 3 razy z rzędu i witaminę C codziennie rano? Możesz, śmiało. Jaki peeling, jaki kwas azelainowy? Skinimal, Isana, Acne Derm. Syn ma łojotokowe zapalenie skóry głowy. Jaki szampon na to polecisz? Antylis przeciwupierzowy z piroktonem olaminy, który walczy właśnie z EUZS-em.
Kacperku, a co na bielactwo na dłoniach? Jest jakiś żel samoopalający? Ja przy bielactwie bym nie polecał stosowania produktów samoopalających, tylko bym tutaj dbał jak najbardziej o tą skórę. Także ja w przypadku bielactwa, to jest moje personalne zdanie, tak? Ale to jest moje zdanie, nie musicie się z nim zgadzać, ani nic, ale ja przy bielactwie nie polecam używania samoopalaczy wcale. Wiem, że może to koszmarne, ale niestety ja tego nie polecam. Mm-mm. Dlaczego polecasz Corona H, skoro ma tetra, czekajcie, etta i demikon, są jakieś formy nieszkodliwe? A kto ci powiedział, że Ewelinka Sosnowska, że etta jest złe? Disodium etta jest genialnym chelatorem, jest genialnym składnikiem czynnym, który ma w pełni bezpieczne badania naukowe i nie jest szkodliwy. Z chelatorów tetrasodium etta i trisodium etta to są kancerogenne ścierwa, które powinny zniknąć z kosmetyków. A jeżeli chodzi o kwestię dimetikonu, jest to silikon emolient łatwo zmywalny, który nie blokuje przenikania substancji aktywnych w głąb skóry. Także nie rozumiem twoich, Ewelinko, awersji do tych składników. Mówię do Ewelinki Sosnowskiej, ponieważ seria Chrona Age jest innowacją 2023 roku i jak najbardziej wiele twarzy, wiele ludzi to potwierdza. Witam, witam i pozdrawiam. Cześć Monika, Viola Wrop, witam serdecznie, dziękuję za ogrom wiedzy, pozdrawiam. O, ja również pozdrawiam wszystkich. Izabela, w końcu mogę czegoś posłuchać, wracając autem z pracy, pozdrawiam. Cześć Izuś, czy jest możliwość, żebyś skosztował i doradził mi w pielęgnacji, jak można się z tobą skontaktować? Wejdź na mój kanał, w zakładkę informacje jest do mnie mail. Maila piszesz do mnie pod tytułem konsultacja. Ja prowadzę płatne konsultacje online, długo się nie czeka. I musisz, to jest kluczowe, żeby wpisać w mailu konsultacja, nie? Bo jeżeli nie wpiszesz konsultacja, to mail zostaje bez odpowiedzi, bez rozpoznania przez mój team, przez mój zespół i on w ogóle do mnie nie jest wtedy przekazywany. Okej, jedziemy dalej. Nikt ci niczego nie może zabronić, dokładnie. Zabawne, jak influencerka poleca pielęgnację, a jednocześnie skarży się na wysyp na twarzy nie wiadomo skąd. No właśnie. Ja bym tutaj użył innego słowotoku, ale ze względu na wysoki mój poziom kultury osobistej i poczucie własnej wartości dość wysokie i mając honor i, honor i godność, pozwolę sobie tego już nie skomentować. Niech przyjdą do mnie na konsultację. Kacperku, twoja wiedza jest niesamowita. Dzięki tobie moja skóra w końcu nie ma trądziku. Ela Apostel. Bardzo się cieszę, kochana. Jestem zadowolony z tego. Cześć Kacperku, czy na serum peptydowe miedziowe można położyć krem z peptydem miedziowym, nie nakładając olejku z opuncji? Tak, możesz śmiało, normalnie możesz nałożyć. Hejka, cieszę się na dzisiejsze spotkanie. Proszę poleć coś na wacik do demakijażu oczu. Płyn micelarny Eco Sorbet Bielendy. Witaj Kacperku, cześć Krystynko. Jakim kremem przykryć tripeptydy i olej z opuncji? Możesz przykryć ten krem, co ty masz, Taupa Lipidrot do śmieci. Od razu, natychmiast, bez zastanowienia otwieraj plastikowy tam kontener, pojemnik i włóż go tam, gdzie jest jego miejsce. Kup krem z tej samej serii. Dermica Peptide z tripeptydem miedziowym. One się genialnie uzupełnią, ładnie się połączą, będą aktywnie działały. Jak pozbyć się problemu przetłuszczania skóry głowy? Regulacja skóry głowy, regulacja nadprodukcji sebum, wyregulowanie funkcji gruczołów łojowych, wcierka wianek normalizująca, szampon z tej serii i peeling kwasowy herbum 2 razy w tygodniu na skórę głowy. Małgorzata psychodietetyk. Cześć Kacperku, miło cię widzieć, od razu dzień, wieczór przyjemniejszy. Cześć Gosiu, cześć, witam cię. Dziękuję pięknie za odpowiedź. Dzisiaj jak kładłam kwas, pomyślałam o Kacprze. Co by powiedział? I proszę, jest live. Mówisz, masz. Pozdrawiam. Czytam w myślach. Telepation, telepatia. Kochany Kacperku, czy Biolawen, wszystko jest okej? Okay? Tak, wszystko jest okej. Okay. Dzisiaj jedna na FB pani mi napisała, że zaraz po nałożeniu retinolu koniecznie mocny krem nawilżający. Co ona za bzdury wypisuje? Kacperku, podkład nowy natural firmy Glam Shop? Nie. Sprawdzałem syf. Nie polecam. Hej, moja skóra pod oczami jest błyszcząca w trakcie używania retinolu. Czy to znaczy, że jest za bardzo złuszczona, czy może to normalne? W pełni normalne. W pełni normalne. Ratunek dla skóry pod oczami, please. Maść konopna CBD Majru, maska pod oczami Yamay Skin Pro. Noskar, masa perłowa jest skuteczna? Nie jest skuteczna. I tam mikroplastik, więc nie ma żadnych realnych właściwości. Marlena Orlińska, hej, cześć serce.
Pozdrawiam serdecznie. Czy produkty z firmy AA są godne uwagi? Większość tak, ale są też produkty, które nie są warte grosika. Także to nie jest tak, że wszystko z AA jest cudownie. Hej, czy czyste masło shea może być stosowane jako ostatni etap pielęgnacji wieczornej? Śmiało. Może być. Jest to emolient, on zrobi okluzję nieciągłą i jak najbardziej jest okej. Okay. Może. Cześć Kacperku, witam wszystkich w naszej cudownej sekcie. Cześć Marzenko. Marzenko, wrzuć nam skład, to zerkniemy. O, dziękuję Sandro. Hej, czy tripeptyd miedziowy można stosować latem? Śmiało. Hej Milusiński, mogę pod tripeptyd miedziowy dermika nałożyć Kloshi, Nature, Simply, ten cudownie wygładzający? Niestety nie. Nie możesz, kochana. Dlaczego każdy podkład mi się ciastkuje? Co może być nie tak? Czy to wina pielęgnacji? Jeśli tak, taka może być przyczyna i co można z tym zrobić? Może inaczej, przyczyn jest wiele. Za dużo kosmetyków, czyli za dużą ilość nakładasz na twarz. Nie mało kremu, a na przykład bardzo dużo kremu. Bardzo dużo serum. Serum nakładamy na bardzo mokrą skórę od toniku. To jest bardzo elementarna i ważna kwestia. I oczywiście przed makijażem trzeba chwileczkę odczekać, żeby zrobić makijaż. Żeby wszystkie warstwy się bardzo fajnie połączyły, żeby się wszystko na spokojnie powchłaniało. Myślę, że nakładanie podkładu palcami będzie bardziej higieniczne. W sumie mogę się z tym zgodzić. Podzielam twoje zdanie, Gosiu. Polecasz dobry, mocny antyperspirant, ten z ziai jest za słaby, bo mówiłem, że ziai jest słabszy. Medispirant mineralny. Bardzo dobrze, że ma ze swoje, karma zawsze wraca. Tak, i mam nadzieję, że on Libio wobec niej wyciągnie takie konsekwencje prawne, że po prostu... No... Kacper, który krem pod oczy jest lepszy składowo? Chrona Age czy Gold Peptides Eveline? Krem pod oczy Gold Peptides Eveline to ścierwo. Tylko serum z tej serii jest dobre. Chrona Age. Hej, co myślisz o produktach Visplantis? Nie wszystkie mają dobry skład, ale generalnie są ok. Płyn micelarny Taupa Pure używać? Możesz używać. Ja przychodzę do domu i nic nie robię, tylko oglądam filmiki. Moja szefowa jest zafascynowana, Kacperku, tobą i kosmetykami jak ja. Może będzie premia. Ooo, życzę ci milionowej premii, kochana, w pracy. K.A. Hej Kacper i drużyno. Siemaneczko, cześć, witam. Hej jestem, cześć Małgorzata Żbikowska. Witaj nasz królu. Hej Joanna. Co sądzisz o krem z Bielenda Red Ginseng Zinc? On ma mikroplastik. Nie polecam. Czy krem z witaminą A z Alta Farmy, który polecasz, można stosować w ciąży? On nie ma retinolu, on ma palmitynia na retinolu, czyli najsłabszą odmianę witaminy A. Aczkolwiek naukowo nie jest to zakazane, ale aczkolwiek bym ci radził się skonsultować tutaj z lekarzem, czy on da ci takie zezwolenie na stosowanie tej maści. Jeżeli ci lekarz udzieli zezwolenia na stosowanie tej maści, śmiało. Ale jeżeli nie udzieli zezwolenia, nie używaj. Jak można użyć lotion z bentona, aby było działanie lepsze? Przed serum. Perełka, jest. Czy codziennie można stosować na noc pod oczy ciężkie kremy, które mocno natłuszczają skórę, czy lepiej robić to? Można codziennie, tylko najważniejsze, żeby nie robić grubej pajdy. Holika, holika, syf. Alkohol i mikroplastik, Gosiu. Czy puder Sensai jest dobry? Nie, Sensai to jest syf testowany na zwierzętach. Kosmetyki nie są warte grosza ani złotówki. I oczywiście na moim kanale był filmik, że puder jedwabny z biochemii urody ma bezpieczny skład i jest zamiennikiem tego syfu ze Sensai. Witam, jestem pierwszy raz tutaj, a co powiesz o kosmetykach Ewy Chodakowskiej? Generalnie są ok, ale kilka niesmaczków jest tam w portfolio. Sumbum z logiem małpki, Saruś, nie znam tej marki. Po jakim czasie odstosowania retinolu można się opalać? Po jego odstawieniu po 3 miesiącach. Czy w swojej pielęgnacji oprócz pianek do mycia twarzy nic ci nie powiem, Piotr? To jest słodka tajemnica. Siemaneczko, kochani, cześć Kasiu. Witaj Kacperku, jakie serum polecisz pod oczy, pod krem Bielenda Royal Bee, Bielenda Chrona Age, Revuel Botox Effect Serum. Właśnie jutro przyjedzie do mnie serum i krem dermika z peptydem miedziowym i będę stosować rano to serum, krem z tej serii i na to SPF 50 Face Boom. Gosia i cudowna mieszanka, cudownie skomponowana rutyna pielęgnacyjna, naprawdę super to wygląda. Sandrusia pisze, ja też interweniuję razem z 5-letnim synkiem Rossmann. Ja się nie cackam. Ja się nie cackam. Mnie to, ja wam powiem tak, mnie to nie będzie kuło w oczy, jeżeli babka mnie nie posłucha i weźmie sobie L'Oreala w koszyk, bo to ja nie będę płakał na onkologii za 10 lat, tylko na przykład ona, czego jej nie życzę, oczywiście. Ale podchodzę w Rossmannach do kobiet i do mężczyzn i mówię, żeby przestali kupować to ścierwo. Ostatnio facet już nie kupił dezodorantu z L'Oreala, pani nie kupiła SPF-u z Nivea. W ogóle w Niemczech ta cała wymyślona... Właśnie, jeszcze chcę wam to opowiedzieć.
w Niemczech, w niemieckich sklepach ta seria Nivea na przebarwienia jest wycofana. Ona jest wycofana. Eucerin to też jest ścierwo Nivea. Eucerin też jest nic nie warte. Także jak najbardziej. I Nivea w Niemczech jest wycofana. Jest w Kauflandzie, była w Niemczech taka karteczka, że wszyscy klienci, którzy kupili kosmetyki Nivea Cellular, mają prawo je zwrócić, a oni oddadzą pieniądze. Czyli zobaczcie, w Niemczech są wycofane ścierwa, a w Polsce dalej są sprzedawane i ludzie są truci. Dlaczego nagle w Niemczech znikają, a w Polsce dalej są? No właśnie. Zastanówcie się sami i wyciągnijcie sobie wniosek. Tyle, że tutaj znalazłem fajny komentarz osoby, która podpisuje się pod moim nazwiskiem. Przyznaj się, że masz współpracę z Matic i z Madarą. Udowodnij mi to. Udowodnij mi to. Daj mi garnieretta Tomków. Daj mi na to dowody. Bo na chwilę obecną nic nie przedstawiłaś. Chodzisz z anonimowego konta, siejesz zamęt. Roznosisz stare, niesprawdzone rzeczy. Robisz gówno burzę w internecie. A tak naprawdę jesteś anonimowym nikim, który się ukrywa pod nikiem. Hejtuje ludzi. Obraża. I garnieretta, tak, bo mi się z Gabrielo... To ty mi udowodnij. Przecież to ty mnie garnieretta oskarżasz. To ty mi udowodnij. To ty musisz mi udowodnić, bo to nie ja mówię, to ty mówisz. Tak firma potwierdziła, to prześlij mi screena, że ci firma potwierdziła. Jak prześlesz mi screena, że ci firma potwierdziła, to ci prześlę paragon, który dokumentuje to, że kupowałem sam. Także garnieretto Tomków, słuchaj, jeżeli nie masz swojego życia prywatnego, to zajmij się odbudowywaniem swojego życia nudnego, nędznego. Prześladowanie mnie, obrażanie mnie na kanałach innych ludzi, mam to w poważaniu tak głęboko jak ciebie. Dla mnie jesteś nikim, bo nawet nie wiem, kim ty jesteś, czy ty jesteś facetem, czy ty jesteś kobietą, bo dla mnie jesteś zwykłym trolem. Bo jeżeli umiesz oskarżać, to podaj mi swoje imię i nazwisko. Powiedz mi, kim jesteś. Podpisz się pod swoim imieniem, nazwiskiem. Pokaż, jaka jesteś kochana, że się nie boisz mówić oskarżeń i swoich słów. No powiedz. No podpisz się pod swoimi słowami. Ale nie. Anonimowe konto i myślisz, że możesz robić wszystko. Nie. Idź siej sobie zamęt. Tam o, do tablic reklamowych. Mam nadzieję, że im bardziej jeszcze w tyłek powłazisz. Może jakieś kosmetyki ci podają. Także pani garnieretto Tomków, czekam na dowody. Czekam na dowody. Poczekajcie, wezmę telefon. Ona dostanie bana. Bo ona tylko sieje zamęt, a tak naprawdę ta garnieretta Tomków to jest nic nie warty człowiek, bo to jest fake, nie? Ona myśli, że wejdzie tutaj na live'a, będzie siała zamęt, będzie siała prowokacje, ale mnie to nie rusza. Ty jesteś tablicą reklamową, kochana. Powiedz, jakie masz imię i nazwisko, przedstaw się. Anonimowy trolu, jesteś nikim. Jak możesz takie rzeczy pisać pod anonimowym nickiem, wykorzystując moje nazwisko? Jakim szczytem bezczelności muszę się kierować w swoim życiu, kobieto? Ja naprawdę nie rozumiem, co tobą kieruje. Czy tobie ktoś płaci? Czy jesteś osobą z jakiegoś otoczenia, które mi zazdrości? Bo ty musisz siedzieć przy komputerze i tylko pisać hejty. Bo ty nie masz żadnego szacunku ani wychowania. Ale ci powiem, mimo tego, czy ty jesteś kobietą czy mężczyzną, to godności i honoru ty nie masz. Jesteś pozbawiona tego. Z domu tego nie wyniosłaś albo nie wyniosłeś. Także miej pretensje do rodziców, że cię tak wychowali. Na takiego potwora, jakim jesteś. Także miej wyrzuty sumienia. A ty, garnieretto Tomków, zapraszam ciebie na wiadomość prywatną na Facebooku. Napisz ze swojego prawdziwego imienia, nazwiska, ale tego nie zrobisz, bo jesteś tchórzem i się boisz. Także czekam na twoje dowody, które mówią o współpracy. No i gadaj dalej, no i będę gadał, no i co ty mi możesz zrobić, no? No i co ty mi możesz zrobić? Chodzisz po innych kanałach i siejesz zamęt. Chodzisz i siejesz zamęt na innych kanałach. Tylko tyle masz, bo nic w życiu innego nie masz. Nic nie masz innego w życiu.
Także nie przejmuję się nieudacznikiem życiowym, który nic w życiu nie osiągnął. Zazdrości mi i szlak trafia. Tak, to jest koleżanka wszystkich tablic reklamowych. Także walić ją, srać ją. Nie będziemy sobie psuć atmosfery. Co? Blokujemy, nie? Bo ja bym chętnie z tą panią jeszcze tutaj pogadał, bo ja bym chciał jej troszeczkę powiedzieć, ale uznałem, że wy jesteście dla mnie. Kochana dostaje screeny. Także to ty się nazywasz prześladowcą, bo ja nie wiem, ile jadu trzeba mieć w swoim życiu, aby pilnować i interesować się moją osobą. Naprawdę. Nie masz swojego życia? Nie masz męża? Nie masz dzieci? Nie masz nikogo? Jesteś sama i siedzisz w domu i interesuje cię tylko mój temat? No to ty spadaj, no ty przyszłaś tutaj albo przyszedłeś. No to won stąd, nikt cię tu nie prosił. Także moje kochane skarbeczki, jesteśmy tutaj dla was, także ja blokuję tego trola, śmiecia, który nic tutaj nie jest wart, tchórz, który mi zazdrości wszystkiego, także blokuję, poczekajcie, troll, blokujemy. Blokujemy trola. Kurde, poczekajcie, bo muszę czata na nowo odtworzyć. Poczekajcie, zaraz zniknie i tam pierdzie lamento, nie? Ale kochani, ja widzę to na czacie, nie piszcie! Nie piszcie tutaj z nią, to jest nieudacznik. Nie piszcie z nią, bo to jest nieudacznik. Ona siedzi w domu nieszczęśliwa, nie ma nikogo. No, na męża nalatuje, no bo sama go nie ma, bo jej nikt nie kocha w życiu, no. Nikt jej nie kocha. Zablokuj. No. Troll zablokowany. Trollnica zaraz się przeloguje i przyjdzie z innego konta. Także, bo oni mają setki kont na YouTubie. Także wiesz, to było słabe, bo to jest... Słuchajcie, przychodzi taki nieudacznik życiowy wam na live'a. Przychodzi taki nieudacznik życiowy, który zazdrości mi wszystkiego. Zazdrości mi naprawdę każdej rzeczy w życiu. I chodzi i wypisuje jakieś pierdzielamento. To jest po prostu osoba nic nie warta, bo to jest tchórz. Bo prawdziwa osoba, która ma do ciebie jakieś roszczenia, no słuchajcie, no pisze ze swojego imienia i nazwiska, bo ona się nie boi swoich słów. A tutaj anonim, konto. No dokładnie, ja się nie denerwuję. Aha. Tylko ja tą panią czy pana widywałem w wielu screenach, także wykorzystałem drobną okazję, że tutaj ta osoba była, więc jej wygarnąłem w końcu. Kim ona jest? No, nieudacznik życiowy, nie ma się co nieudacznikiem życiowym przejmować. Jedzie, no akcja, ale akcje zawsze są, ale to są akcje, nie ma się co nieudacznikami życiowymi przejmować. I idziemy dalej, wracamy do pytań. Co sądzisz o szamponach, kosmetykach od Skrzypowity Radikal? Kochana, nie polecam ci ich. Dobra, już nie drążymy tematu. Już tematu nie drążymy, nieudacznik życiowy, także jedziemy dalej. Nie przejmuj się, nie daj się wyprowadzić z równowagi, twoja wiedza jest tego, nie jest tego warta. Także ignorujemy. Nieudacznika życiowego ignorujemy. Niech ta osoba powie to w twarz, a nie chodzi pod anonimem i się chowa, nie? Jak taki tchórz pod kocysiem. Dobry wieczór. Jaki najlepszy krem niekomedogenny na dzień, jak i na noc? Na dzień Taupa Authentic Gluconalacton, a na noc Taupa Authentic Squalan. I one są dobre, bo będą ci fajnie nawilżały skórę i fajnie ją regenerowały. Nam fajne chwile. Nie zniszczyła! Czemu wy tak mówicie, że ona wam zniszczyła chwilę ze mną? Nie! Nie przejmujcie się nieudacznikiem życiowym z anonimowego konta. No to jest nieudacznik, to jest troll. Ona mi dopiętnie dorasta, także wiecie. Brawo Kacperku, anonimowo każdy odważny. Dokładnie, a w realnym życiu dopiętnie nie dorasta. Witaj, mam pytanko. Mąż ma cerę raczej normalną, bez żadnych problemów. Wiek 42. Trochę zmarszczek używa i ode mnie serum z encyklopedii poliglutamik. Za mało. Za mało mąż używa, kochana. Ja bym tutaj Martuś dał tripeptyd miedziowy. Tripeptyd miedziowy dermiki, serum i krem.
do nocnej pielęgnacji, żeby jak najbardziej silnie działać przeciwzmarszczkowo. A na dzień mógłby używać dalej Matrixyl z kremem ziaja kakaowym. Ale w nocnej pielęgnacji coś mocniejszego. No, zdecydowanie coś mocniejszego. No właśnie, no. Przejdźmy do konkretów. Agnieszka Kudaj, Kacperku, założyłeś dziś taką samą podkoszulkę jak ja. Tak? Ty też masz taką? OMG. Ale mnie denerwują takie osoby. Wysłałabym w kosmos. Nie przejmuj się, one nam... No, dokładnie. Czy pasta Elmex jest w porządku, jeśli chodzi o skład? Nie. Elmex ma oczywiście fluor. O, jest następna trola. O, jest następna trolnica. Czekajcie. I następna trolnica musiała się przelogować. Czekajcie, blokujemy ją. Nie będziemy się przejmować gównem. Także gówno blokujemy. Poczekajcie, bo mi się ona wyświetliła tutaj. Zaraz ją zablokujemy. Tylko niech mi się ona wyświetli, bo ona mi się znowu na czacie wyświetliła. Poczekajcie. Wy widzicie od niej teraz jakąś wiadomość? Z takiego samego konta? Bo znowu tutaj się zjawiła. Nieudacznica życiowa. Czy ja mam jakieś zwidy? Jest, nie? No, jest nieudacznica życiowa. No, jest nieudacznica. Także blokujemy nieudacznicę. Bo w twarz nie powie, tylko w internecie. Ale ja nie widzę tego. Nie widzę tych wiadomości od niej. Poczekajcie, ja wyjdę ze swojego live'a z telefonu i wejdę jeszcze raz. Poczekajcie, bo ja nie widzę tego nieudacznika. Nie widzę jej. Jestem niezniszczalna. Ty jesteś niezniszczalna. Właśnie ci teraz pokazuję, jak jesteś niezniszczalna. Z ekranu zablokowana. Z ekranu została zablokowana. Także wiecie, no to jest troll, który... No, dobra, olać. Jak będzie ban, po prostu nie będziemy mówić do nieudacznicy, tylko gadamy o kosmetycznym. Nie, już nie ma, już ban jest. Już jest ban. Już telefon... nie mogłem znaleźć jej na czacie na żywo. Nie mogłem jej w drugim telefonie znaleźć, więc wszedłem sobie tak w ekran i po prostu z ekranu dałem bana, nie? No, także ban. Także poszedł ban. Nie, już nie ma, już nie ma, już trola nie ma, już poszedł. Poszedł jad, kolejne konto tworzyć. Czy Revuel SP50 UVA, UVB ma dobry skład? Nie. No bo to Santana, to są ludzie, którzy nic w życiu nie osiągnęli, rozumiesz? I przychodzą i będą ci tutaj mącili, bo ci zazdroszczą wszystkiego. Ale mnie tacy ludzie, ja wam powiem szczerze, że mi tacy ludzie udowadniają, jaki ja jestem ważny i ile jestem wart. Bo ich po prostu musi dupa boleć, że mi wyszło. To udowadnia po prostu, ile ja znaczę w internecie. Ona myślała, że mi tu humor popsuje. Nie ze mną te numery. Jesteś niezatapialna jak kuba w rozecie. Dokładnie, Vanity. Dokładnie. Jaki polecasz krem silnie nawilżający i regenerujący? Jestem na Izoteku. Cica Vit Plus SVR, kojąco regenerujący, koniecznie go włącz. I Love Track pisze, co to za prymityw, Boże kochany. Jakiś chory emocjonalnie człowiek, zdrowy, normalny i w kondycji psychicznej człowiek nie zachowuje się w taki sposób. Nawet w sieci pod pseudonimami i lewymi kontami. Do leczenia, no ewidentnie do leczenia, no bo tutaj lekarz tylko już wiecie, no tutaj już nie leczenie wolnościowe, tutaj leczenie w zamkniętym oddziale, bo to jest fobia. No. Jaki lekki SPF polecisz oprócz łamisa i dopamin? Molecule z Bielendy. 7 kropelek. Na temat Izoteku się nie wypowiem, bo to jest lek. To jest lek, to jest retinoid doustny i ja na temat izotretinoiny się nie wypowiadam. Jesteś dla niej niego bardzo ważny, skoro tak cię szuka wszędzie. No ja wiem, ja wiem. Ja pikole, serio, psychiatra potrzebny. Ona jest niestabilna emocjonalnie. No dokładnie, zaburzony jakiś tam człowiek, co ci zazdrości i wszystkiego. Może nie kosmetycznie, ale dziękuję za polecanie chipsów jabłuszkowych z Rossmana. Mówiłeś, by nie robić zapasów i wykorzystywać do końca, ale ja już mam całą szufladę. Serio? U mnie tych jabłek w Rossmanie już nie ma suszonych. Pani w Rossmanie mi powiedziała, że zostały wycofane. I zobaczcie, jak to jest. Coś jest zajebiste, coś jest mega, albo pyszne, albo kosmetyk dobry, albo cokolwiek, zobaczcie, jest wycofywane.
jest wycofywane. Jabłka z cynamonem, no były pyszne te w Rossmanie. Wycofali. Wycofali. Ale cały barek mam szczęście w zapasie jeszcze. Ty znasz swoją wartość, także nie ma co, kochany. Dokładnie. Dzięki za odpowiedź, leci do kosza. Proszę, XIO. Polecam ci Facebook Dopamin. Wypróbuj XIO go. Nie przejmuj się. Ale ja się nie przejmuję tym nieudacznikiem życiowym. Kacperku, a szampon do przetłuszczającej się skóry głowy Job Balance, czy mimo wszystko Taupa? Taupa. Taupa. Małgosia całuje, Ania całuje. Kacperku, proszę poleć do suchych włosów. Hair Boom ryżowy. Szampon polecam. Kiedy będzie twój tripeptyd miedziowy, bo nie wiem, czy czekać na twój... na majówkę już na pewno będzie. Tak powiem. Na majówkę już na pewno będzie. Dokładnie. Kogoś cholernie ściska w dołku i o to chodzi. Pisze, pije kolejny raz, ma boleć i nie traćmy czasu i energii na prymitywów i nieudaczników. Dokładnie. No i olewamy takich troli, no. SDX, cześć serduszko. Aga, serduszkuje. Pomogłeś mojej skórze i dzięki, że nadal mi pomagasz. Proszę. Co sądzisz o serum restrukturyzującym z egzosomami z Arkany? Nie ma dobrego składu to serum. Niestety nie mogę go polecić. Czy mogłam sobie zniszczyć BHL, kiedy raz nałożyłam grubą warstwę retinolu Kloshi 02? Czy już jest lepiej, ale się martwiłam i nie wiem. Nie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Hej Kacpi, sprawdziłam kosmetyki firmy Forever. Nie wiem, czy znasz. Powiem ci, że tak wziąłem tylko trzy jakieś kremy i żele i skład. Znam, to jest tragedia, to jest MLM. Nie polecam tych produktów Forever. W jaki sposób, jakimi kosmetykami ponownie wydobyć skręt? Aktywator skrętu SoFlow, żel Anven, pielęgnacja do włosów Herbum. Poleć dobre SPF nie za miliony. Facebook Dopamin, naprawdę on jest zajebisty. Lekarz ostatniego kontaktu nawet jej nie pomoże, dokładnie. Jakie pasty do zębów polecasz? Bioriper zieloną. Z Rossmana zostały wycofane kremy Mia. To wiem, bo Mia przechodzi do Bielendy, nie? Teraz. Teraz już, już nie będzie z tyłu na kartoniku produkcja jak Mia, tylko z tyłu na kartoniku będzie już producent Bielenda Kosmetyki Naturalne. Także dlatego wycofali. Bo muszą zmienić wszystkie informacje na kartonikach. A Taupa też ma przejść do Bielendy, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze tam trwają dyskusje, nie? Czy stosujesz kosmetyki z Korei Południowej? Nie. No niestety będzie mi brakować Taupa bananowego. No, ja liczę na to, że ta Taupa bananowa wróci. Polecasz jakieś pianki do golenia? Gabriela pyta, żel do golenia ziaja jego. Berry Sunday. Pyta o współpracę, bo mierzy innych swoją miarą. Nie dopuszcza myśli, że ktoś poleca dobre rzeczy bezinteresownie. Dokładnie. Ich szlak jasny trafia po prostu. Zazdrości. Zazdrość ich zjada po prostu. Jak mi mogło wyjść, jak wyszedłem z więzienia? Jak ja mogłem odbudować swój kanał? Oni nie mogą tego wytrzymać. Nie mogą tego zdzierżyć. No ale to już jest X niesmaczek, a jeżeli mają z tym problem, no to muszą się udać do psychoterapeuty, nie? No właśnie. Kacperku, miśku, polecisz coś na zmarszczki poprzednie czoła. Dla 30-latka będę bardzo wdzięczny. Tripeptyd miedziowy dermiki. Tripeptyd miedziowy dermiki. Serum i krem włącz sobie na 3 miesiące, zobaczysz co się zadzieje. Po prostu magia się stanie. Tripeptyd miedziowy dermika peptides. Najlepszy w Polsce. Serum i krem. Czy dimetikone cross polimer to plastik? Tak, to jest mikroplastik, Kasiu. Dokładnie tak, kochana. Czy jak wyślę skład odżywki sum bum, to powiesz mi, czy coś jest nie tak? Tak, ale rozłóż wiadomość o tej odżywce na dwie, ponieważ tutaj jest ograniczona ilość znaków w wiadomości na YouTubie. Czy kolagen z Oslo Skin jest dobry? Mógłbyś polecić jakąś dobrą pielęgnację ciała dla skóry raczej nie wymagającej? Body boom, peelingi i balsamy. Jak najbardziej będą ok. Co sądzisz o firmie Żabko? Poza alkoholem w składzie i tetrasodium etta w kilku produktach generalnie są ok. A to czekam na twój. Dzięki. Ale jakie kredki do brwi? Pingwinek pyta oprócz Purobio. Może Schebe. Jeszcze Anabel Mineralsa mogę ci polecić kredki. Ja tak miałem zajebistą emulsją na EUZS Seboderm, wycofana. A miała dobry skład? To Mirek? Kiedyś pójdę do Rossmana, a tam kosmetyki Kacpra. No, tak będzie. A coś o kosmetykach Lamel mógłbyś powiedzieć? Nie, Lamel jeszcze nie analizowałem tych kolorówki.
Jakie maski algowe na twarz? Gumowa, Facebooma, Arcana, Cannabis, Arcana Calming. Pozdrawiam Ciebie, Kacper, i moją mamę, która boi się używać retinolu i nie mogę jej przekonać. Przekona się, daj jej czas. Nie widzę peelingu kwasowego z Hairboom. Chodziło Ci o ryżowy. Peeling do skóry głowy w takim takiej butelce z dzióbkiem. To jest ten Hairboom peeling. Hejka, cześć Weronisia. Czy retinol używasz na szyję i dekolt? Tak, oczywiście, retinol też, tylko że szyja reaguje na retinol agresywniej, więc na twarz nakładasz 3 noce pod rząd retinol, a na szyję i pod oczy, tu i tutaj, raz w tygodniu. Raz, na początku. Po miesiącu możesz tutaj zrobić na dekolt i na szyję na 2 razy w tygodniu, jak skóra będzie dobrze tolerowała. A pod oczy dopiero można zwiększyć do 2 razy w tygodniu po 3 miesiącach kuracji. Małgorzata Chruścicielska, siedzi spóźniona i nie wiem, o co chodzi. Jakiś troll, niech spada na drzewo, pozdrawiam wszystkich. Dokładnie, niech spada na jabłonkę i niech tam trzyma. No. Cześć serduszko, poleć mi coś na swędzącą skórę głowy. Szampon tołpa podrażnienie i wcierka tołpa podrażnienie. Mi się Facebook dopamin SPF roluje na twarzy. Kilka razy podchodziłam do niego, ale zawsze się zrolował. Za dużo kosmetyków do pielęgnacji nałożonych wcześniej albo za duża ilość tych produktów. Ula, dziękuję, proszę. Proszę polecić piankę lub żel do golenia twarzy. Żel ziaja jego. Super, bardzo dziękuję za odpowiedź. Właśnie miałam czerwone plamy, dziękuję po maści. Super. Kacper, czy możliwe jest, że przy przejściu od 2 tygodni na pielęgnację i makijaż zaoszczył mi się trądzik? Tak, jesteś w fazie detoksykacji, który może trwać do roku. Tak, to jest w zupełności normalne. Polecasz jakieś lekkie SPF-y mineralne? Mineralne? Bo ja nie lubię mineralnych filtrów, także nie polecam żadnych. Kiedyś ktoś mądry powiedział mi, jeśli ktoś na każdym kroku Cię krytykuje czy obraża, to wiedz, że robisz dobrze. No dokładnie. Czy sprawdziłeś rękawiczkę firmy Raypad ze srebrem? Nie, jeszcze nie sprawdziłem, wyleciała mi z głowy. Co myślisz o produktach, kosmetykach Hebe? Nie tylko sklep, tylko marka. Makijaż z tej linii Hebe jest okropny. Okropny składowo, ale kosmetyki posprawdzam do pielęgnacji. Sisley to jest syf testowany na zwierzętach. Kosmetyki nie są warte złotówki. Cześć, pozdrawiam Cię, Plutko Milutko. Dobrze, że jesteś. Dziękuję, Iwonka. Mój tata właśnie chce kupić te Nivea na przebarwienia. Mówi, że musi być... Pokaż mu publikacje naukowe na temat tych składników i co robi koncern Nivea. Wystarczy. Doktora Skoczylasa znam ten kolagen, ale nie sprawdzałem składu. Inaczej, nie? Muszę sprawdzić. Kacperku, kupiłam podkład Madara Soft i to już po nałożeniu jest tłusty jak olej, czy twój też jest tak? Przypudruj go. To wszystko zniknie. Polecasz Sun Ozon 50 SPF Kids? Tak, polecam. Jaki SPF proponuje konsultację weterynarza? Miłego wieczorku... Aha, miłego, Izuś. Jaki SPF typowo mineralny polecasz? To mineralny to Emolium Kids i jeszcze Mom. A ja spóźniona. Sylwuś, nic się nie stało, kochana. A ja dopiero odkrywam tą bananową serię tołpy dzięki temu kanałowi, a już wycofują. No. Czy Dimethicone Cross Polymer to plastik? Tak, Kasiu. Co polecasz na bardzo rozdwojone i połamane włosy? Fryzjer, ścięcie. Bo zniszczenia będą się piały coraz wyżej i włos jest martwy i nie ma możliwości odbudowy już takiego włosa. Dobrze pamiętam. Tak, dokładnie. Musi być Weronika w trakcie suplementacji kolagenu zawartość witaminy C. Dokładnie. Biorę się cenne uwagi poredyczne i nie warto tracić czasu na troli. Ja i na nich nie tracę. Walić ich. Krem na blizny. Wiem, że wspominaliście, ale nie zapisałam. Maść Kailas. Kailas. Witaj Kacpi, mam pytanie w imieniu koleżanki, czy na peptyd miedziowy mogę położyć serum CB3? Nie, w żadnym wypadku nie można położyć witaminy C na tripeptyd miedziowy. Standardowo maseczki z dzisiejszej polecajki już nie ma, wiem, już wyprzedano. Jaki SPF 50 na tę chwilę polecasz do cery mieszanej? Facebook Skin Dopamin. Czy tripeptyd miedziowy dermika kładzie się solo? Nie, na to krem. Najlepiej krem z tej samej serii, ponieważ uważać na chelatyw innych. Co w zamian? Altera rumiankowa pomadka, Ci bardzo polecam. Danuta P. Keratynę do picia Ci polecam. Shine Me marki Health Labs Care. Tam jest fajna właśnie kuracja do włosów. Ja farby Herba Tint nie zamienię już za nic na żadną inną i mam nadzieję, że zostanie ze mną na zawsze. Kasiu, cieszę się.
A jakiej firmy jest ten olejek opuncji, który polecasz na tripeptyd Majoru? Jest to polska firma Majoru. Taka mała manufaktura prowadzona przez męża i żonę. Jakie odżywki, maski nawilżające polecasz? No maski polecam i Sana Hydro Booster i dzisiaj we filmie też była rekomendacja. Polecasz zabieg HIF-u? Gosiu, nie polecam. A jak te jabłka suszone uwielbiam? Ja też je uwielbiam. Czy miała dobry skład? To nie wiem, bo to było dawno temu. Rozumiem to, Mirek. Co to znaczy, że przechodzi do Bielendy? To są ich marki. To znaczy, że odkupują tą markę. Odkupują Mije, odkupują prawdopodobnie Taupę. Bielenda odkupuje. Skład. Cetyl alkohol. Czekajcie, bo analizuję skład, który mi Sara przesłała. Skład. Skład jest okej, Sara, tej odżywki. Jest okej. Jaki bronzer polecasz oprócz Anabel Minerals? Madara. Czyli na tripeptyd serum i krem można dawać SPF 50 jak najbardziej, tak. Gdzie można kupić te farby do włosów? Online, słoneczko. Także jak najbardziej. Czy masz do polecenia jeszcze jakieś fajne balsamy oprócz Chronage? Body Boom, Body Boom są mega. Polecie, proszę, szampon do suchych włosów Hair Boom w piance ryżowy. Co sądzisz o kosmetykach firmy Paeze? Nie wszystkie są ok. Dzięki za odpowiedź. Twój kanał poleciła mi lekarka pierwszego kontaktu. Pozdrowienia i dziękuję zarówno tobie, jak i jej świetny lekarz. A to ja pozdrawiam panią doktor, która ci poleciła mój kanał. Jakie to jest cholernie miłe, że lekarz poleca mój kanał. No naprawdę, jestem w szoku, że lekarz polecił tobie mój kanał. Miło, miło, dziękuję. Dziękuję, naprawdę. Aż jestem w szoku, że lekarz polecił mój kanał. Fajnie, bardzo się cieszę, Weronika. Bielenda jeszcze czymś huknie pewnie i będzie jakieś cudo. No, huknie na pewno. Ale już nie huknie po mojej premierze mojej marki kosmetycznej. Nie hukną. Czy SPF Pharmaceris 50 jest okej? Okay? Nie, tylko SPF Pharmaceris 100 jest okej. Okay. Cześć Justynko, Gabisia, dziękuję. Pewnie trafiłam na końcówkę. Pozdrawiam. Tak, Aniu, trafiłaś na końcówkę, ale on będzie jak zwykle zapisany do nadrobienia, kochana. Dziękuję za odpowiedź, proszę, dziękuję. Co sądzisz? Radiofrekwencja, stymulacja na 3 dni, nie warto. Zasługujesz na polecajki, Kacperku, dzięki. W końcu jakiś lekarz bez klapek na oczach, dokładnie. W końcu jakiś lekarz bez klapek na oczach. Moje kochane serduszka, najdroższe, najwspanialsze na świecie. Na dzisiaj kończę tego live'a. Miał on trwać i tak pół godziny, a trwało już prawie godzinę. Także tutaj jeszcze nam jakaś zaburzona zrobiła oczywiście tutaj aferę, ale to jest do przeżycia, walić to, wiecie, nie? Także jeżeli wam się dzisiejszy live podobał, proszę o łapeczkę w górę, bądź też w dół, zwał jak zwał, zawsze mówię tak, nie? No. Także widzimy się jutro we filmie i jutro się też widzimy normalnie na live'ach. Także jutro live również będzie normalnie na kanale, nie ma żadnego problemu. Także do zobaczenia, kocham was bardzo mocno. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to w komentarzach śmiało je zadawajcie. Ja jak zwykle na wszystko odpowiem, to jest bezdyskusyjne. Zresztą wiecie, że ja zawsze odpowiadam na wszystkie komentarze. O której godzinie live? Orientacyjnie 16-17, tak gdzieś. Orientacyjnie, może być szybciej, może być później, nie? Ale generalnie rzecz biorąc tak będzie i film jutro będzie fajny na kanale, także ja mam jeszcze, powiem tak wam, ja mam jeszcze 3 części tych polecajek z Rossmana, tak pociętych, bo ja zrobiłem z tych ogólnych filmów, co są na kanale, zrobiłem takie osobne, to dobre, to złe. Ja chcę wam to po prostu posegregować, żebyście mieli w osobnych odcinkach, później zrobić playlistę i będzie sikalofon. Nie, alkohol denat Mariola nie ma prawa tam być. W Neboła uważać na trietanolaminę. Także jutro też będzie jeszcze Rosmi, zrobimy live'a. Także zachęcam was do oglądania filmów, zapraszam was na dzisiejsze filmy. Także łapeczka w górę bądź w dół. No. Także kocham was bardzo, do zobaczenia w następnym live'ie. Trzymajcie się ciepło, moje kochane skarby. Dobrego wieczoru, spokojnego wieczoru, dużo zdrówka, uśmiechu, radości, pogody, ducha. Pamiętajcie, niczym się nie przejmować. Także, no sikalafą, nie sikalafą. A ekspertka Perełka przyjdzie się pożegnać? Ekspertka? Tak, ekspert. Jeszcze czekajcie, ekspertka idzie. Pa, pa! Pa, pa wam! Pa, pa! Pa, pa! Ja też was kocham, tak? Ja też was kocham.
Moje się. Ojej, jakieś pięcia jestem. Dobra. Czy można się umówić tak, mailowo? Wejdź w zakładkę informacje na kanale i jest mój mail. Zaspana, ale ona idzie jeszcze na śpacierek. Moje kochane. Także do zobaczenia, moje kochane skarbeczki. Dziękuję wam za to, że byliście. Buziaki wielkie. Pa!